Jesteśmy poza domem, w pracy, w podróży. No, trudno nam coś na bieżąco, że szybko zjeść, a tym bardziej coś sobie ugotować, a jesteśmy głodni. Co wtedy robimy? Otóż najlepszym rozwiązaniem byłoby zjeść sobie po prostu szejka. Zjeść coś, co czas przygotowywania ma bardzo krótki, za to zawartość bardzo dobrą, nie tylko zdrową, nie tylko no, niesprzyjającą odkładaniu tłuszczu czy nadmiernemu przejadaniu się, ale i łatwostrawne i na długo dostarczające energii. Otóż tak to właśnie jest z szejkiem, że źródło energii mamy tam kilka różnych, które jeden po drugim będą zastępowane. Na początku zaczniemy od cukrów prostych, potem cukry bardziej skomplikowane, potem węglowodany typu skrobia. Na końcu zaś źródłem energii stają się tłuszcze. Tłuszcze wyjątkowe, nie byle jakie, bo mamy tu olej lniany, bardzo dobre źródło kwasu omega-3, niezbędne absolutnie dla naszych komórek, szczególnie nerwowych, kwas CLA, tłuszczowy, który jest niezwykle ważny zarówno dla jelit, jak i dla układu krążenia, dla serca i jeszcze spełniający wiele innych funkcji. Mamy tu też poza źródłami energii różne substancje, które pełnią dodatkową rolę. Nie tylko jakby cały zestaw witamin i minerałów w ilości takiej, że jeden czy dwa takie szejki dziennie już zapewniają nam całkowite zapotrzebowanie dobowe, ale jest tu na przykład dużo błonnika. Błonnik niby substancja niestrawna, przynajmniej dla nas, bo bakterie jelitowe potrafią go trochę trawić i trochę tej energii też nam oddają. Ale najważniejsze jest to, że dzięki temu te bakterie nie tylko mogą przeżyć, ale rozwijać się licznie. To są tak zwane dobre bakterie. One bardzo dużo dobrego dla nas robią, nie tylko dla jelit. Substancje, które wydzielają, są bardzo ważne nawet dla mózgu i dla wielu innych organów w naszym ciele. Oprócz substancji energetycznych, błonnika, witamin, minerałów, mamy tu jeszcze kilka substancji wspomagających różne narządy, na przykład inozytol jest nie tylko wspomagający wątrobę, woreczek żółciowy, ale też dobrze wpływający na mózg, poprawiający nastrój, sprawiający, że wszystko wydaje się nam łatwiejsze do wykonania, do pokonania. Jeżeli już jesteśmy przy oddziaływaniu tego typu na mózg, muszę powiedzieć też o szocie. Szot jest przede wszystkim takim, no nawet nie suplementem, tylko można powiedzieć takim rodzajem działania, który pomaga nam w różnych trudnych sytuacjach, kiedy na przykład potrzebujemy zwiększenia aktywności, nie możemy zasnąć. Ale dodatkowo jest to bardzo silnie wspierający zarówno utratę masy ciała, czyli wspomagający szejka, jak też wspomagający różne procesy, które zachodzą w naszym organizmie, a przede wszystkim jest to bardzo dobra substancja dla ludzi, którzy mają właśnie obniżenia nastroju. Także on bardzo dobrze uzupełnia szejka w tym, żebyśmy funkcjonowali w sytuacji trudnej, w sytuacji takiej, w której potrzebujemy trochę więcej energii zarówno dla organizmu, dla naszego ciała, jak i energii dla umysłu. Nie przegap kolejnego odcinka.